witam serdecznie, Grosik z tej strony. Dzisiaj wybieram się nad Zalew Zamborzycki. Będę sobie chodził tam po plaży i zbierał kapsle. A może między tymi kapslami coś jeszcze innego znajdzie. O hej, jestem już nad Zalewem Zamborzyckim. Mała plaża, ale jest gdzie pochodzić. Pierwszy fant nad zalewem i jakieś żelastwo wyszło. Dobrze, że jakieś dziecko na to nie stanęło, albo ktoś inny. I mam pierwszego kapsla w tym roku. I mam pierwszą zawleczkę od piwa. I udało się znaleźć pierwszą monetkę, 10 groszy. No i udało się znaleźć kolejną monetę, nawet bez kopania, patrzcie. Leży sobie tutaj w piaseczku. 50 groszy. Póki co nie ma jakichś fajnych rzeczy. Same kapsle i zawleczki. Zbieram śmieci, ale mam nadzieję, że pomiędzy tym coś jeszcze wyjdzie. O, na oko znalezione. Dobra. Takie są widoki. Fajnie dzisiaj nad zalewem. Ludzi mało, kilku wędkarzy. Więc można sobie zbierać te śmieciuchy. I kolejny kapsel. No dużo śmieci. Żadnych fajnych sygnałów nie ma. Ale nie, tracimy nadziei. I takie dziadostwo można znaleźć. Pełno szklaków. Zbieram to, żeby nikt w to nie wszedł. Zobaczymy, co tutaj będzie. O, widać perełkę. O, widać, że jesteśmy pod Lublinem. Perła rządzi. Dalej wychodzą tylko kapsle, już jak widzicie mam trochę tego w torbie. O, takiego fanciora się nie spodziewałem. 5 zł z PRL-u. Niezbyt głęboko, jakieś 20 cm. O, takiego kapsla w kolekcji nie mam jeszcze.
I jest złotóweczka, już się ciemno robi, a nawet czołówki ze sobą nie brałem. No, troszeczkę po ciemku pokopię, nie jest tak strasznie, sporo ludzi nad zalewem. Chyba ktoś tu siedział i gubił monetki, 5 zł teraz wyszło. I to blisko tamtej monety wcześniejszej. I mam teraz 20 groszy, już się ciemno strasznie robi, zaraz chyba będę zawijał. I jeszcze 10 groszy wpadło. I tyle na dzisiaj, będę kończył. Dobra, zapraszam na podsumowanie. Jestem już w domu. Jak widzicie, tyle udało mi się nakopać. Z pieniążków to jest 6,90 zł. Widać, że tutaj takie niektóre nowsze monetki. Widocznie ktoś świeżo w tym roku, albo gdzieś niedawno na dniach, zgubił te monety i plus jeszcze 5 zł z PRL-u wyszło. I śmieciuchy, kawałek żelastwa jakiegoś, kapsle i inne jakieś zawleczki od piwa, jakieś szklaki, to też pozbierałem, kupa złotka. No, plaża jest sprzątana przeze mnie i będzie przez całe wakacje. To wam obiecuję, dużo filmików będzie z tej serii, z poszukiwań na tej plaży, nad Zalewem Zembożyckim, jak i innych plażach, abym tylko miał czas. Dobra, pozdrawiam wszystkich, mówi do was Groszy, cześć!